na tej scenie. Wielkie brawa, powiedziałem. Kamil Kozieł, wielkie brawa. Jeszcze raz mówię. Dobry wieczór, Poznań. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym powiedzieć też, że nie jestem w przypadku tutaj. Parę razy występowałem. Chciałem powiedzieć, znacie takiego komika? Szymona Baranieckiego? Nie? Jedna osoba? No to ja jestem jego supportem. No, nie, bawimy się Poznań. Nie, tak jest, tak jest. Nie, jeszcze zadawałem na początek takie jedno pytanie. Czy wszyscy są? Czy nikogo nie brakuje? I ja już nie zadaję tego pytania, bo tam ostatnio występowaliśmy w Łodzi i tak się pytam, czy wszyscy są? Czy nikogo nie brakuje? I taki pan się zgłosił i mówi, mojej żony nie ma, ale mi nikogo nie brakuje. Także już nie zadaję tego pytania. Jeszcze będzie jedna ważna informacja przed tym wszystkim moim całym przedsięwzięciem, całym recitalem, że tylko, że przed tą informacją państwo robią taki teraz wielki hałas na widowni, proszę bardzo. Bo ja postanowiłem sobie dla państwa na trzeźwo wystąpić. A tu ciężko jest, powiem państwu. No, w szczególności jak jesteś z takiej małej miejscowości jak ja też, tak samo jak Kuba, bo jestem z takiej małej miejscowości, się nazywa Stoczek Łukowski. Ktoś się kojarzy, nie? To w lubelskim województwie jest. W lubelskim? Województwo, a. Dobra, myślałem, że ktoś kojarzy, tak. Mówisz skąd? Mówisz z lubelskiego? Dobra, pijcie już mam to. Zajebałem się po prostu. Nie, bo po prostu tam się dużo alkoholu pije, chcę powiedzieć to. Ja ostatnio pisałem w ogóle do kolegi ze Stoczka, czy jest w Stoczku, czy nie jest w Stoczku. I tylko tak w skrócie napisałem, bo już mi się nie chciało pisać. Sto? A on mi odpisał, chętnie. Dobrze, jeszcze opowiem jeszcze sytuację tam z dzisiaj, ostatnią już. Bo tam sobie przyjechaliśmy na próbę. Półtorej godziny wcześniej, no i tam wypuściłem kłódka, w sensie, że wypuściłem, no i tam sobie przyszedł, a ja tam sobie pojechałem dalej zaparkować i mi się tam pomyliło lewo, prosto i tak jak wchodzę sobie i mówię, później sam, i mówię, dobry wieczór, ja na stand-up i tam taki pan mówi, że jest próba, na stand-up jeszcze nie puszczam. A ja nie jestem asertywny. Sobie na spacer poszedłem. Ale dobrze, że poszedłem, bo tam doszedłem do tej warty i warto było, bo tam taka pan z panią sobie spacerowali i ten pan tu panią ewidentnie bajerował. I to było przy moście Świętego Rocha i on do niej mówi coś takiego. A czy ty wiesz, że most Świętego Rocha w Poznaniu to jest najstarszy most Świętego Rocha w Poznaniu? Ona do niego mówi, tak, na serio? A on do niej odpowiada, moim zdaniem. Co to jest w ogóle za odpowiedź? Ja się pytam. Ale tak sobie myślę, że potem że to jest bardzo dobra odpowiedź, bo tak na przykład nie możesz powiedzieć, że prezydent to chuj, a możesz powiedzieć, że prezydent to chuj, moim zdaniem. I wtedy jesteś chroniony wszędzie, nawet gdzieś tam. Ale bardzo zaintrygował mnie ten pan, bardzo mnie ten pan zaintrygował, bo tak sobie myślę, może w Poznaniu do tych kobiet łatwiej porozmawiać. A ja nie jestem dobry w te klocki, ale mam taką zaletę, że nie jestem rozpoznawalny. I tam 20 minut do występu i tam sobie przy barze stały sobie takie dwie panie. No, jedna nie była w moim typie, za ładna była. I druga już była w moim typie. Trochę najebana.
Tak to jest. I ja mówię, może dobra, spróbuję, podejdę. No i słuchajcie, do obcej kobiety chciałem zacząć rozmowę. Schudłaś? A w ostatniej chwili zmieniłem i powiedziałem... Schudłem? A ona się pyta. A mniej ważysz? Ja mówię... Mniej. Ona mówi, no to schudłeś. Ja widzę, że rozmowa po prostu nie idzie w dobrym kierunku, ale patrzę, że zamawia ta dziewczyna piwo. No i tak ostatnia deska ratunku, mówię, ty zamawiasz piwko? Ja bym chciał wypić piwko. Przypadek? I ona tak spojrzała na mnie i powiedziała, przypadek, spierdalaj. Ja sobie od razu opis na Tinderze zmieniłem na kwarantanna mija, ja niczyja. Ale tak sobie uzmysłowiłem, że chyba po prostu nie umiem rozmawiać z ludźmi, bo kilka dni temu zadzwoniła do mnie taka pani z call center i ona tam jakaś siedzi, tak? Nie, dobra. I ona chciała ze mną przedłużyć umowę i ja też z nią chciałem przedłużyć umowę. I tak sobie gadamy, 10, 1 minutę, 3 minuty. I po 9 minutach ta pani z call center do mnie powiedziała, wie pan co, panie Kamilu? Ja jednak zaproszę pana do salonu, bo nie jest pan zbyt bystry. I się rozłączyła. A tam nie ma jak się zemścić. Ale mówię, czy ja nie umiem po prostu rozmawiać z ludźmi? I tam sobie poszedłem do Biedronki na zakupy sobie odstresować się. No i tam sobie już naładowałem taki pełen koszyk zakupów. I już miałem to wyjmować na taśmę, ale patrzę, stoi pan i ma tylko gumę do rzucia i nic więcej. To mówię, dobra, może z panem zacznę porozmawiać. No i mówię, że pan ma tylko tą gumę do rzucia i nic więcej? A on mówi, że tak, tylko tą gumę do rzucia i uciekam. I mówię, no to fajnie. I tak zacząłem te zakupy wypakowywać. Jest, naprawdę, nie wiem. Możemy też zweryfikować. Na przykład tutaj, jak ma pani na imię? Agnieszka. A jak Kamil? Przypadek? Nie spierdalaj. Tu pani, nie, tutaj pani Agnieszka, tutaj obok kto siedzi? Mąż? No to dziękuję za rozmowę. Nie chcę, żeby się powtórzyła sytuacja z Oscarów jakichś czy tam z jakiegoś... Nie, powiem państwu, tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że w Poznaniu występuję, bo 2 razy byłem prywatnie i bardzo sobie Poznań dobrze zapamiętałem, bo 2 razy mało wpierdol nie dostałem. Taki tam, raz to było tak, że taki chyba po jakimś meczu, taki kibic leci pseudopiłkarski i tak mi tak już ma lufę na ryja, już ma tak mi przy moim ryju rękę, a ja mówię, przepraszam. Ja siatkarzem jestem. On się tak na mnie spojrzał i powiedział, a, libero. I druga sytuacja była, tutaj w Tropsie byłem z takimi znajomymi i tutaj był taki piwny czwartek, coś takiego się nazywało, impreza studencka i tam się płaciło 20 zł i można było wypić piwka, ile się chce do oporu, a ja ze Stoczka jestem. To tam kultury nie utrzymałem. I tam po prostu chciałem wyjść z tego klubu, bo byłem taki pijany, ale nie mogłem, bo się odbijałem od ścian. Odbijam się od tych ścian, nie mogę wyjść z tego klubu. I w końcu jakiś taki typ do mnie podchodzi. Wyprowadzić cię? A ja powiedziałem, poproszę. I wziął i mnie wyprowadził. I od tamtej pory mi się Poznań z kulturą kojarzy. Nie, bo też chciałbym wrócić do tej pani, co powiedziała, przypadek, spierdalaj, bo to jeszcze nie koniec. Ja pan powiem, kiedy koniec, dobra? Bo ta pani sobie teraz tutaj siedzi. I ona sobie teraz tak myśli. A, on występuje? To teraz bym mu inaczej odpowiedziała. Na pewno tak sobie myśli. Moim zdaniem.
Nie, bo powiem państwu, z autopsji to wiem, że jak podchodzi do mnie atrakcyjna kobieta, to ja wiem, że ona na 100% chce mi sprzedać Aikosa. A ja nie jestem asertywny i sobie kupiłem. I już mam takich 14. Nie wierzysz? Tutaj drugi. I teraz... ty siedzisz akurat w dobrym miejscu. Ty teraz... to jak masz na imię ty? Agnieszka? Zlot Agnieszek jest dzisiaj. I tutaj mąż? Ale tutaj Agnieszka. Jaki wybierasz kolor Aikosa? Granatowy? A może być czerwony? Czerwony. I teraz ty, jak masz na imię? Sławek. I teraz ty bierzesz rączkę i pod krzesłem wyjmujesz mojego Aikosa czerwonego. Pod krzesło. Nie ma? Nie ma, bo to jest stand-up, nie magia. Teraz państwo mi muszą uwierzyć, że już mam takich 14 i wszystkie od tej samej typiarki kupiłem. I ona została pracownikiem miesiąca, a ja biedakiem miesiąca. A nie palę. Nie palę od nowego roku papierosów. Czy to jest duży sukces dla państwa, czy mały? Duży? Duży? Tutaj pan mówi, że nie? Duży? Tutaj pan od Aikosa mówi, tak pokazuje? Duży? A pan na przykład palił? Aha, okej. Okay. No i to duży, ja też uważam, że duży, bo tylko, że w moim przypadku uważam trochę, że jest mały, bo ja przed nowym rokiem w ogóle nie paliłem papierosów. Ale sukces to sukces, prawda? Słucham, tak. Już cicho. Ale miałem sukces w tamtym roku, bo tam zagrałem w castingu do takiego filmu, programu. No i tam, ja państwu pokażę, bo tam wszedłem sobie i tak takie jury siedziało naprzeciwko mnie, tam taka pani w środku. I ja tak się rozluźniłem i tak sobie zdjąłem okulary i tak rozluźniony stoję. I ta pani w jury mówi do mnie: panie Kamilu, pan bez okularów wygląda lepiej. A ja nie jestem dobry w komplementy i powiedziałem: dziękuję. Pani teraz też troszeczkę lepiej. I tam wygrałem, rozśmieszyłem ją i zagrałem w trudnych sprawach. I od tamtej pory nie oglądam telewizji, ale nie przez to, tylko przez te reklamy, bo była taka reklama Mountain Dew. Nie pij tego w domu. No i ja chodziłem to gówno na balkon wypić. A oni oszukali. Ale jeszcze wrócę do tego, tylko jeszcze chciałem wrócić do tej atrakcyjności, bo ja mam taką dywizję w życiu, że nie zwracam uwagi na wygląd osoby, partnerki przy wyborze. Nie wiem, czy to jest fajne, czy nie fajne. Możemy teraz zweryfikować. No to tu już państwa. Agnieszka, jak ty miałeś na imię? Sebastian? Sebastian, czy ty zwracasz uwagę na wygląd partnerki przy wyborze? Tak czy nie? Nie? A tutaj siedzi obok twoja żona i o tym mówi, że nie zwraca. Ja myślę, że będziesz miał przejebane dzisiaj, Sebastian. Nie, Sebastian, tutaj siedzi obok twoja żona, bardzo piękna kobieta. Tam państwo z tyłu nie widzą. Ja też, bo mi światło napierdala. Nie, żartuję, wycofuję to, Agnieszka. Nie, żeby nie było tak. Nie, Agnieszka, bardzo piękna kobieta, to potwierdzam. Tak, tylko że ty nie jesteś potwierdzeniem mojej tezy, ale widzę, że Agnieszka nie zwraca uwagi na wygląd osoby przy wyborze. Chodzi mi o to, że są inne wartości, że to są inne wartości moralne, na które można zwracać uwagę. I ja mam na przykład na pierwszym miejscu, czy dziewczyna ma swoje mieszkanie w Poznaniu? Nie,
wyświetliło mi się dziś ogłoszenie mieszkania w Poznaniu i ja się przestraszyłem po prostu, bo tam było takie ogłoszenie, mieszkanie dwupokojowe, 400 tysięcy i pod spodem taka informacja, garaż 30 tysięcy, obowiązkowy. I zanim przejdę dalej, to muszę powiedzieć Państwu moją definicję bogatości, bo tam siedzieliśmy i tam Kuba mówi, że ja już jestem tak bogaty, że jak idę do Biedronki, to nie patrzę na ceny. Wiecie, Kuba, bardzo fajna definicja bogatości, ale tam potem na przebitkę Michał mówi, że ja już jestem tak bogaty, że jak idę do Ciucholanda, to nie patrzę, ile waży. I ja mówię, muszę tą wojnę przebić. I mi się przypomniała taka sytuacja z tego mojego stoczka, że tam byłem w sklepie spożywczym po piwko, no i tam wziąłem sobie piwko i położyłem na ladę i ta pani, sprzedawczynica, zaczyna do... Sprzedawczynica. Taka była. I ona zaczyna do mnie mówić szeptem. Proszę pana. Ja do niej odpowiedziałem szeptem, nie wiem, pochuj. Proszę panią, mam tyle. To jest moja definicja bogatości. I patrzę na ogłoszenie tego mieszkania, mając minus 6 zł na koncie. I sobie myślę, może sobie najpierw garaż kupię. Bo tam na ogłoszeniu nie było, że mieszkanie obowiązkowe. A minie parę lat, zaoszczędzę trochę pieniędzy, to może go nawet wykończę. Tam sobie zrobię taki aneks łazienny. A garaż to nie dom, to będę sobie mógł tam pić Mountain Dew. Mi się wydaje, żeby mieć taki garaż, to trzeba dużo pieniędzy zarabiać. Ja bym chciał dużo pieniędzy zarabiać, ja bym chciał zostać informatykiem, bo wygląd i zachowanie już mam. Umiejętności sobie tam dorobię. A na razie jedyne, co miałem do czynienia z pracą, to byłem u lekarza medycyny pracy. I tam taka pani zadaje takie pytania. Choroby układu pokarmowego. Ja mówię, że nie. Ona mówi, choroby weneryczne. Ja mówię, nie wiem. I ona zadaje ostatnie pytanie. Miesiączka regularna? I ja mówię, proszę panią. A ona mówi, proszę pana, ja tych pytań nie układałam. A ja nie jestem asertywny. I sobie myślę, może to jakoś bezobjawowo? No to mówię, że nie. Ona mówi, no to skierowanie na USG będzie. Zwolnionko od razu. Ale nie, dzięki temu pracowałem jako kelner na weselach. Od tamtej pory szanuję pracę gastro. No i tam było takie wesele księdza, co nie? W sensie, na weselu po prostu obsługiwałem księdza. To też... Nie. To był jakiś normalny ksiądz. Po prostu, nie, po prostu na weselu, gdzie był ksiądz, podawałem księdzowi flaczki, co nie? Księdzowi się nie mówi, tak? Księciu? Słyszałem jeszcze dla księdza, to wiadomo, kto jest tamta osoba z Białegostoku, tak? Nie, jak się mówi, to tutaj panu zaufam. Bo pan powiedział księdzu, tak? Księciu? A nie, ktoś... Jak się mówi księdzu, tutaj to pani zaufam, dobra? Dobra, no to mam te flaczki i mówię, proszę księdzu. Tak to siedmienia do pani powiedziała. I on tak wziął te flaczki i tak mówi... Panie kelnerze, dlaczego te flaczki takie ostre? Kto to dostrzał? Ja tak się spojrzałem na niego i mówię, nie wiem, chyba diabeł. I mnie wyjebali stamtąd. Nie, gdyby nie jakieś tam prace, tam stand-up, mi się wydaje, że ja sobie w życiu poradzę, tylko to jeszcze będę musiał z mamą uzgodnić. Bo mam taką fajną mamę, tam ona sobie pozakładała te Facebooki, Messengery. No i tam ostatnio w piątek o 21:00 na Messengerze moja mama wysyła mi zdjęcie moich psów i pod spodem Kamil, pieski już śpią, a ty?
Mówię, mamo, jest piątek, 21, mam 27 lat, jeszcze się nawet nie wykąpałem. I pół godziny ciszy minęło i mojej mamie się pojawił Messenger z Facebookiem i po pół godziny ciszy na mojej tablicy na Facebooku mi napisała: i co, synuś, wykąpałeś się? Dajmy brawkę dla mojej mamy. Ja już tytułem też końca dla państwa będę mówił, bo tam podchodzi do mnie taki mój kolega serdeczny, Paweł, też komik. I on się mnie tak pyta: Kamil, a dlaczego ty w swoim stand-upie nie mówisz o ruchaniu? A ja mówię do niego: Paweł, ja w swoim stand-upie nie mówię o ruchaniu, bo w swoim stand-upie mówię o swoim życiu. I on tak do mnie mówi: a Kamil, a wiesz, jest takie powiedzenie, kto wybrzydza, ten nie rucha. Ja mówię: Paweł, ja nie wybrzydzam i nie rucham. Ale tam miałem tak, powiedzmy, szansę, bo tam... nie, na weselu, nie, tutaj państwo nie zgadną, bo korzystałem z życia po prostu. Byłem na wakacjach w Bułgarii i tam co 20 metrów stała taka pani i tak krzyczała: blowjob 20 zł, blowjob 20 zł. No i ja wtedy sobie pomyślałem, no, że nie będę za to płacił itp. itp. i chuj mi w dupę. I potem siedzę sobie po roku, sam w pandemii, w pokoju w 2020 i mówię sobie, tak myślę, co mi w tych 20 zł przeszkadzało? Ale jeszcze do tego Pawła wrócę, bo byłem u niego na występie też. No i on tak do publiczności mówi, że: a czy macie tak czasami, że jak ruchacie tę piarkę? To ja już mu wtedy przerwałem i mówi: Paweł, ja tak nigdy nie miałem. Ale też mogłem państwa oszukać, albo nie, nie wiem. Ale już będzie ostatnia historia, bo tam przyszła do mnie taka pani po występie i mówi do mnie: panie Kamilu, może pan nie jest śmieszny, ale lubię pana słuchać. I mówię: dziękuję. I tam sobie pisaliśmy. I po dwóch tygodniach do mnie ta pani napisała: Kamil, chodź się założymy, że wyrucham cię na pierwszej randce. A ja nie jestem asertywny. Pojechałem. I tam mówię: cześć, ja już jestem w umówionym miejscu. Gdzie ty? I ona mówi: cześć, a ja w domu siedzę, wyruchałam cię. Chciałem dostać brawa od państwa na dzisiejszym występie, ale akurat nie w tym momencie. Nie, ale też było takie dziwne reakcje, potem było takie i trochę braw, i ja już mam takie, że już wytłumaczyłem sobie, że takie to było od pań, bo ich jest, żal mi jest, w sensie, że paniom jestem żal, a po prostu od panów było brawa, bo nie stanowię dla nich zagrożenia. Nie. Ale teraz państwu już powiem, państwu dopowiem, bo tam ta pani do mnie napisała po dwóch tygodniach: albo dobra, tam przyjedź. No to ja pojechałem drugi raz. Ja tam patrzę, otwieram, a patrzę, stoi, prawdziwa jest. No to ja gra wstępna, a ja nie wiem, jak się robi grę wstępną. No to sobie zacząłem tańczyć. I ja sobie tańczę na grze wstępnej i jak mi dobrze idzie taniec, a teraz mi dobrze idzie, no to zaczynam sobie śpiewać i tak... Wigu, wigu, wigu. I mówię do niej: coś mi odjebało, a teraz skocz na mnie jak w Dirty Dancing. I ja patrzę, ona się rozbiega. Patrzę, skacze. Ja się przestraszyłem. Odsunąłem się. Ona zajebała o ścianę. Ja mówię: Kamil, co ty robisz? No i mówię: a, wyruchałem cię. Dziękuję bardzo, tyle było ode mnie. Dziękuję bardzo, dziękuję. Słucham? Bis?
No to pan mnie namówił. Nie, nie, bo ja po dobrym występie to ja skaczę w państwa jak w Dirty Dancing. Ale to mnie jeszcze tak nigdy nie zrobiłem. Tam raz... Słucham? Ale boję się, że państwo mnie wyruchają. To będzie największy gangbang w historii stand-upu. Nie, bo też była sytuacja, ja myślałem, że miałem dobry występ, a nie miałem dobrego występu. I powiedziałem, ale w sensie, że to nie było tutaj. To było tam chyba, nie wiem, też chyba w tamtej Łodzi. I tak powiedziałem, że ja państwa skaczę jak w Dirty Dancing, to mi się korytarz życia otworzy tutaj po prostu. A ja tam ten. Dobra, tak, byli państwo na mnie, tak, bo chciałem na koniec zawsze, dziękuję i... tutaj wszyscy byli dla mnie bardzo mili i chciałem na koniec podziękować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. A, dobra. Dobra, teraz będzie przerwa. Ja miałem zapowiedzieć, zapomniałem. Tylko która jest dokładnie godzinka? Ktoś mi powiedział dokładnie. 19:20:45 plus zrobimy sobie, no, 10 minut przerwy. Zobaczymy, jak to będzie. Kolejkę przebarzę, bo można sobie pójść po alkohol do łazienki, w sensie, że po alkohol do baru. Do łazienki to wiadomo po co. Mefedroniarze siedzą, ja widzę. Dobra, spotykamy się 20:55 i zobaczymy, jak będą kolejeczki. W barze i w łazience. Do widzenia.